Bohaterem tego wyczynu jest ten mężczyzna. Na to, żeby jego osiągnięcie zauważono, musiał czekać przez wiele lat. I pielęgnował przez ten czas to nie nadzwyczaj eleganckie owłosienie. Sam myśliwy, że jego dziwne hobby nie ma oficjalnego rządowego uznania. Rząd nie okazuje żadnego zainteresowania, a społeczeństwo też odnosi się do tego sceptycznie. Ludzie traktują hodowanie owłosienia w uszach jako przejaw głupoty. Gdyby rząd uznał mój wyczyn, całe społeczeństwo odnosiłoby się do tego z szacunkiem. Żeby to uszne owłosienie można było wpisać do księgi rekordów, musiało mierzyć niewiele ponad 13 cm. Teraz jest to już 25 cm. Prawie dwa razy tyle, ile było potrzeba, żeby pobić rekord. Syn hinduskiego rekordzisty nigdy nie podejrzewał, że jest coś dziwnego w upodobaniach jego ojca. Dopiero kiedy ojciec poszedł razem z nim na inaugurację roku szkolnego, zauważył, że jest coś nie tak, bo wszyscy dziwnie się patrzyli. Beata Kozidrak na czacie z nami. Będziemy rozmawiać dzisiaj z Beatą o 30 lat, które minęły razem jej z zespołem Bajm. Pan Janusz, dobry wieczór. No. Jest pan, dobry wieczór. Jestem i co? No, słuchamy pana, komentarz. No, chciałem powiedzieć, że no, mówię, tak. Panie Januszu, niech pan coś powie. No, to ja mam mówić teraz? Tak. Dobrze, ja mówię. Bo ja mogę też mówić, może pan ewentualnie mnie posłuchać. No, PO wycofuje się teraz ze wszystkiego, prawda? Idea współpracy egzaminatorów z policją okazała się na tyle skuteczna, że podchwycił ją WORD w Suwałkach. Już na samym początku potwierdziła się teza, że Elki traktowane są przez innych kierowców jako pojazdy niższej kategorii. Ojej, ale to chyba nie była moja wina. Kursantka miała szczęście, bo straciła tylko lusterko. Kierowca tira miał pecha, bo został nagrany. Jeremy zastąpi Jamesa Millera, którego zdrowia nie chce jednak ryzykować Kevin Keegan. A teraz bramka! 1-0! Coś niebywałego na Anfield Road. Cieszy się Jermaine Pennant, ale to jest raczej taki uśmiech zaskoczenia na twarzy Jermaina Pennanta, bo chciał nabić jego nogi Jose Enrique, a ta piłka pofrunęła lobem nad Steve'em Harperem i zaskoczyła nie tylko ławkę rezerwowych Newcastle United, pewnie i wszystkich kibiców Liverpoolu. Zupełnie zdezorientowany jest Jose Enrique. Liverpool nie potrafił po pięknej, płynnej akcji pokonać Steve'a Harpera. Uczynił to w najmniej oczekiwany sposób. Ludzie się nauczyli czytać, pisać, mówić. Nie nauczyli się patrzeć. Co prawda ja mam specyficzne spojrzenie. Ja na przykład żadnej z pań nie widzę ubranej tutaj. I nigdy żadnej kobiety ubranej nie widziałem. A to fajnie. Co na to pani? Usługi fryzjerskie 24 godziny non-stop. Oto oferta indyjskiego mistrza we władaniu nożyczkami. Od innych kolegów po fachu różni go jednak to, że nożyczki trzyma w ustach, a nie w dłoni. Ansar strzykł chętnych całą dobę, robiąc sobie tylko krótkie przerwy, żeby coś przekąsić i coś wypić. Dzięki temu wyczynowi super fryzjer chce znaleźć się w księdze rekordów Guinnessa. 41-letni Ansar Sheikh zajmuje się cięciem włosów od 15 lat. Fryzjer marzy nie tylko o ustanowieniu rekordu, ale także o stworzeniu specjalnego centrum szkolącego młodych adeptów fachu.